Pewnie zastanawiacie się, część z was, co tutaj taki elegancik robi, czy nie pomylił przypadkiem festiwalu i co on robi na festiwalu podróżniczym. No pierwszy argument, no to jest to hasło przewodnie tej imprezy, Nieznane Światy. Domyślam się, że większość z was na co dzień z tą modą nie obcuje albo w mniejszym stopniu, więc chętnie te Nieznane Światy przybliżę. To pierwszy argument. No ale drugi argument jest taki, choćbyście nie wiadomo jak zaprzeczali i twierdzili, że w ogóle ta moda jest wam obca i się tym nie interesujecie, no to każdy z was ma na sobie ubranie. Buty, spodnie, t-shirt, cokolwiek. Co najmniej 5 rzeczy macie na sobie. Więc te rzeczy, chcąc nie chcąc, poszliście do sklepu, wybraliście, zapłaciliście za nie, wybraliście kolor, fason, czymś się kierowaliście. Więc macie na sobie tą modę, więc jakby na to nie patrzeć, każdy z nas z tą modą jest w mniejszym, większym stopniu związany. Ja jestem z nią związany od wielu lat, więc chętnie was w taką modową podróż zabiorę. Bo to jest jakby ciekawe zjawisko, dlatego że większość z tych ubrań, które dzisiaj mamy na sobie, ja, wy, one dzisiaj pełnią taką rolę użytkową. Natomiast nie zawsze tak było. Ktoś je kiedyś stworzył, one powstały w jakimś kraju, ktoś je wymyślił, nadał im jakąś funkcję. Jest to o tyle ciekawe, że większość z tych ubrań, które macie na sobie, początkowo miała zupełnie inną funkcję. T-shirt był bielizną wojskową. Spodnie jeansowe, za chwilę o tym powiem, czym były. Trampki były jeszcze czymś innym i tak dalej. Dzisiaj to nosimy jako ubranie codzienne, ubranie użytkowe, coś, co wyraża nasz styl, coś, co chroni nas przed pogodą. Różne są jeszcze powody, dlaczego tak się dzieje. No i ja chciałbym przypomnieć historię takich najbardziej znanych ubrań, które dzisiaj traktujemy jako coś, co idziemy do sklepu, kupujemy, jest to związane ze stylem, natomiast nie zawsze tak było. Zacznę od Stanów Zjednoczonych, które troszkę są deprecjonowane w dzisiejszej modzie. Zazwyczaj mówi się o tym, że to Włosi, Francuzi, Brytyjczycy mają największy wpływ na to, co się dzieje we współczesnej modzie. Natomiast moim zdaniem największy wpływ na to, co nosimy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, mieli właśnie Amerykanie. Zacznę od takiego najbardziej klasycznego przykładu, czyli jeansy. Spodnie. Kto ma dzisiaj jeansy na sobie? No właśnie, bardzo dużo osób. To potwierdza to, że to są bez wątpienia najpopularniejsze spodnie na świecie, jeansy. Te spodnie mają już ponad 140 lat, a były stworzone, ciekawa jest historia z tym związana, Levi Strauss, znacie pewnie to nazwisko, bo ta marka nadal istnieje. To był emigrant niemieckiego pochodzenia, który osiadł w San Francisco. Wtedy już w Stanach Zjednoczonych trwała gorączka złota. I on jakby zarabiał na życie, handlując różnymi dobrami, sprzedając to poszukiwaczom złota. I między innymi zajmował się handlem takim grubym, brezentowym, bawełnianym płótnem, które było wykorzystywane przez tych poszukiwaczy złota do budowy namiotów jakichś takich prowizorycznych. Wykorzystywali to jako plandeki, nawozy i tak dalej. I on tym płótnem handlował i to płótno kupował od niego inny emigrant żydowskiego pochodzenia z Łotwy, Jacob David, który z kolei był krawcem. No i pewnego dnia trafiła do niego żona jednego z tych poszukiwaczy złota, chciała mu zrobić prezent i poprosiła o uszycie najmocniejszych spodni, jakie tylko może uszyć, po to, żeby ten poszukiwacz złota nie musiał ich co pół roku cerować na kolanach i tak dalej. No i on wpadł na pomysł, że z tego płótna, z którego dotychczas szył jakieś tam elementy na siodła końskie i tak dalej, uszyje spodnie, więc wziął bardzo grube płótno. Dodatkowo wpadł na pomysł, by wzmocnić wszystkie te łączenia szwy metalowymi miedzianymi nitami, których dotychczas używał do mocowania tych elementów w siodłach, więc coś zupełnie nowego. No okazało się, że te spodnie były niezniszczalne, bardzo szybko trafili do niego koledzy tego gościa i tak się zaczął ten biznes. On wpadł na pomysł, bo zaczęli to rozwiązanie kopiować inni krawcy z tamtego regionu, że chciałby to opatentować. Nie było go stać na ten patent, wszedł w spółkę z panem Levi Straussem, no i tak powstała firma Levis, która ma już ponad 140 lat. Oni stworzyli pierwowzór tych słynnych 500 jedynek, czyli jeansów, na których bazuje większość współczesnych spodni, które macie na sobie. I to jest historia, która pokazuje, że przedmiot, który był stworzony w zupełnie innym celu, dzisiaj jest no, czymś, co znajdziecie w każdym sklepie. Do jakiegokolwiek sklepu pójdziecie, znajdziecie jeansy za 50 zł, znajdziecie jeansy za 1500 zł. To pokazuje, jak bardzo ten produkt przez te 140 lat się rozwinął
I to też chyba świadczy o tym, że dżinsy będą nieśmiertelne. No bo skoro przetrwały 140 lat, to wiele wskazuje na to, że nadal tak pozostanie. Drugi przykład z Ameryki, który też dzisiaj jest dodatkiem modowym, a nie zawsze tak było, to okulary awiatory. Chyba najpopularniejsze, obecnie najczęściej podrabiane okulary przeciwsłoneczne. Historia też związana z Ameryką, lata 20. Amerykańska armia potrzebowała okulary przeciwsłoneczne dla swoich pilotów, myśliwców. Zwrócili się z takim zamówieniem do firmy Bausch & Lomb. Ta firma nadal istnieje, w tej chwili się bardziej specjalizuje w soczewkach kontaktowych. Wtedy też specjalizowali się w szkłach takich do okularów przeciwsłonecznych. No i tak powstał projekt, który jest bardzo podobny do tego, co widzicie na zdjęciu, czyli te słynne takie szkła w kształcie kropli wody. To nie bez powodu jest taki kształt, bo to jest kształt, który idealnie przykrywa pole widzenia. Chodziło o to, żeby ci piloci myśliwców mieli cały czas zasłonięte pole widzenia, w sensie, żeby nie oślepiało ich słońce, nawet na sekundę. Stąd taki kształt, który idealnie przykrywa pole widzenia ludzkiego oka. I te okulary już w latach po pierwszej wojnie trafiły do normalnej sprzedaży, ale nie cieszyły się jakimś specjalnym wzięciem. Wtedy też powstała marka Ray-Ban, którą na pewno znacie, w tej chwili chyba taki najmocniejszy brand z tej branży okularowej. I prawdziwa fascynacja tym modelem awiator zaczęła się w latach 80. Słynny film Top Gun z Tomem Cruise'em. Wszyscy wtedy chcieli wyglądać jak on i dopiero po tym filmie sprzedaż awiatorów poszła w górę kilkunastokrotnie, czyli tam z poziomu kilkuset tysięcy sztuk rocznie nagle zaczęło się sprzedawać kilka milionów par tych okularów. No i oczywiście zaczęło się później kopiowanie przez inne marki. W tej chwili model awiator znajdziecie w ofercie w zasadzie każdej marki, która produkuje okulary, czy to optyczne, czy przeciwsłoneczne. I to też jest przykład z Ameryki. Kołnierz przypinany guziczkami, dokładnie taki, jak ja mam dzisiaj na sobie. No część z was pewnie ma takie koszule, lubi. Te koszule też znajdziecie w zasadzie w każdym sklepie z odzieżą, zarówno damską, jak i męską. Ciekawa jest też historia z tym związana, bo to też Amerykanie wprowadzili do sprzedaży, konkretnie marka Brooks Brothers. Jedna z najstarszych firm odzieżowych na świecie, w 1818 powstali. Natomiast pod koniec XIX wieku, czyli w roku 1896, wnuk założyciela tej firmy wybrał się ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii w jakichś tam celach zawodowych, no i przypadkowo obserwował mecz polo. No wiecie, tam na koniach i takie kije. I zauważył, że zawodnicy, jeszcze wtedy standardem strojów sportowych nie był t-shirt czy jakaś bluza, tylko koszula z długim rękawem, taką jak mam dzisiaj na sobie. I zauważył, że kołnierze tych koszuli są podpięte po to, żeby wiatr nie podwiewał, jak oni na tych koniach jadą, żeby ten kołnierz im tu nie uderzał w twarz. No i to rozwiązanie mu się tak spodobało, że jak wrócił do Stanów, to postanowił w swoich produktach wprowadzić to rozwiązanie, czyli przyszył guziczki, dzięki temu można było ten kołnierzyk podpiąć. No i to rozwiązanie bardzo się spodobało klientom i większość koszul, które od tamtej pory powstawały, które wychodziły z ich fabryki, miały właśnie to rozwiązanie. I później ten sam schemat, inne marki zaczęły to kopiować. Dzisiaj ten kołnierzyk znajdziecie praktycznie w ofercie każdej marki, a zawdzięczamy to rozwiązanie marce amerykańskiej, Amerykanom. No i to są tylko trzy takie przykłady ze Stanów Zjednoczonych. Mógłbym ich znacznie więcej pokazać. A nie, przepraszam, jeszcze trampki, czwarte. I trampki to jest też ciekawa historia. Powstały w roku 1917, więc za rok będą świętować stulecie. Dzisiaj pewnie część z was ma je na sobie jako takie obuwie codzienne, natomiast wtedy, kiedy one powstały, czyli 100 lat temu, to było obuwie stworzone dla koszykarzy. Wtedy jeszcze była wyłącznie wersja wysoka, czyli za kostkę, taka jak tutaj widzicie te niebieskie i czerwone. I co ciekawe, do lat 60. ubiegłego wieku one były produkowane wyłącznie w wersji takiej naturalnego płótna, czyli taki brudny biały. Te kolory, które teraz znajdziecie w sklepach, co najmniej kilkadziesiąt, to stosunkowo niedawno się pojawiły. No i to było obuwie stworzone przez założyciela marki Converse dla koszykarzy. Już przed II wojną światową 90% koszykarzy na świecie chodziło właśnie w tych butach. Natomiast do mody codziennej one dopiero weszły
w latach 50. Duża w tym zasługa, dzisiaj byśmy powiedzieli, trendsetterów. Natomiast wtedy to były po prostu gwiazdy muzyki, gwiazdy filmu, James Dean, Elvis Presley i tak dalej. To były nazwiska, które zaczęły te buty nosić po prostu tak. Inni te podpatrzyli. No dokładnie taki sam mechanizm jest dzisiaj. Ktoś zaczyna coś nosić, co niekoniecznie ma taki cel, a później to inni kopiują. Tak samo było wtedy. Te trampki, a więc buty dla koszykarzy zaczęły być noszone na co dzień, do jeansów, do t-shirtu i tak to później już poszło. Oczywiście mechanizm ten sam. Dzisiaj znajdziecie buty o tym fasonie w zasadzie u każdej marki obuwniczej, która specjalizuje się w takim mniej formalnym obuwiu. No i kończymy Stany Zjednoczone, więc tych przykładów ze Stanów jest znacznie, znacznie więcej. Ich rola we współczesnej modzie jest naprawdę duża, więc nie należy się śmiać z Amerykanów, bo naprawdę dużo wnieśli do mody codziennej. Ekwador, Ameryka Południowa, zmieniamy kontynent. Wydawałoby się, że to taki region zupełnie niezwiązany z modą, no bo co oni by tam mogli wymyśleć? Okazuje się, że wymyślili kapelusz. Kapelusz, który w ostatnich latach wraca do łask. Coraz więcej mężczyzn widzę w Polsce z tym kapeluszem, szczególnie w okresie wiosenno-letnim. No i to też jest jakby idealny partner podróży. Jeśli gdzieś podróżujecie, tam gdzie jest mocne słońce, to zapewniam wam, że nic nie da wam lepszej ochrony głowy i komfortu niż właśnie taki pleciony kapelusz. Nie bawełniany z grubej tkaniny, więc taki pleciony. No i Ekwadorczycy takie kapelusze pletli, on się nazywa Panama. Mógłby sugerować, że pochodzi z Panamy, to taki, nie jest to prawdą, bo wyplatany jest z liści palmy panamskiej, stąd pewnie ta nazwa Panama, a druga wersja mówi o tym, że ta nazwa Panama wzięła się stąd, że podczas budowy kanału panamskiego, czyli ponad 100 lat temu, robotnicy po prostu takie kapelusze mieli, żeby się chronić w tym trudnym klimacie przed promieniami słonecznymi, więc nazwa Panama. I z Ekwadoru te kapelusze później trafiły na cały świat. Dzisiaj jest ich coraz więcej. Część nadal jest wyplatana w Ekwadorze, są to oryginalne Panamy, ale część tych kapeluszy jest wyplatana. W Polsce na przykład mamy firmę w Skoczowie, Polkap, która się zajmuje głównie kapeluszami z filcu i skóry, natomiast w ostatnich latach, obserwując popularność, powrót tych kapeluszy słonkowych, zaczęli sprowadzać z Ekwadoru suszoną już tą palmę panamską i w Polsce je wyplatają. Więc Ekwador, Ameryka Południowa też do mody współczesnej coś tam wnieśli. No teraz lecimy zupełnie daleko, Nowa Zelandia. Nowej Zelandii zawdzięczamy wełnę, tam jest mnóstwo owiec. Zresztą Australia również, wełna merynosowa, w tej chwili to jest podstawa dobrej jakości garnitury. Jeśli pójdziecie i będziecie chcieli kupić dobry garnitur, to 100% pewności możecie mieć, że wełna na ten garnitur pochodzi właśnie z Nowej Zelandii albo Australii. Wełna merynosowa, specyficzny produkt, nie jest tak gryząca jak wełna z innych krajów, jest delikatniejsza, jej włosie jest cieńsze. Część osób nie lubi swetrów wełnianych, dlatego że gryzą. W wełnie merynosowej nie ma tego problemu. Ona jest cieńsza, delikatniejsza, nie wbija się w skórę. Stąd tak duża popularność i w tej chwili wszystkie w zasadzie dobrej jakości tkaniny na garnitury powstają z wełny merynosowej. Te owce, które tam żyją, musiały się przystosować do dość ciężkich warunków, do dużych różnic temperatur, stąd ta wełna jest tak delikatna. Nie ma nawet co porównywać wełny z owiec Australii bądź Nowej Zelandii do wełny na przykład z naszego Podhala. To jest zupełnie inny rodzaj wełny i stąd tak duża popularność. Można w dzisiejszych czasach przenieść całą technologię do innego kraju, na przykład do Chin. Można przenieść cały sztab ludzi, natomiast nie przeniesie się takich rzeczy jak tych związanych z naturą, czyli owiec z Nowej Zelandii nie przeniesiemy do Chin, chociaż teoretycznie byłoby to możliwe, ale ta wełna już nie będzie taka sama. Chodzi o pewne warunki klimatyczne, które sprawiły, że ten produkt jest tak unikalny i nie da się go zastąpić czymś tańszym. Jeśli firmy topowe produkujące tkaniny z Włoch czy z Wielkiej Brytanii, one nie są w stanie skądś z innego miejsca pozyskać tak dobrego surowca, dlatego większość firm, które działa na dużą skalę, ma tam swoje ogromne farmy
i kontrolują ten proces produkcji od podstaw, czyli od tego, że te owce są ich, aż do tego, że sprzedają już gotowy produkt w postaci na przykład marynarki. Pozostajemy jeszcze przy tym, przy dalekim świecie, Mongolia. Też wydawałoby się, że taki kraj i miejsce, gdzie trudno jakieś inspiracje, jeśli chodzi o modę współczesną, bardzo sympatyczne zwierzątka, widzicie. Tam z kolei jest Kaszmir, więc też wełna. Najlepsza, najdroższa wełna, jaka jest na świecie, to jest wełna właśnie z kóz kaszmirskich. Specyfika tej wełny jest taka, że ona jest niezwykle delikatna, niezwykle lekka. Jak kiedykolwiek będziecie mieli styczność ze swetrem, na przykład z Kaszmiru, to zapewniam was, że nie będziecie chcieli już założyć później swetra z innego rodzaju wełny. On jest po prostu tak miękki, tak przyjemny, że tego się nie chce ściągać. No i jedyne miejsce, gdzie pozyskuje się Kaszmir, to są wysokie rejony gór Mongolii i Chin. Mongolia i Chiny to są w zasadzie dwa kraje, które są w stanie dostarczyć Kaszmir dobrej jakości. I teraz jakby tak pokrótce opowiem, skąd ten Kaszmir w ogóle się bierze. Tradycyjne owce po prostu, owce się strzyże, a więc to, o czym mówiłem, Nowa Zelandia, Australia, tam owce są kilka razy w roku strzyżone specjalnymi maszynami i te owce naprawdę dają dużo tej wełny. Jeśli chodzi o kozy kaszmirskie, jedyny sposób pozyskania tej sierści to jest wyczesywanie, więc tam nie ma opcji strzyżenia, tylko każdą z tych kóz się strzyże. Co ciekawe, z każdej kozy można pozyskać czesanie odbywa się tylko raz w roku, na wiosnę. I co ciekawe, z jednej kozy można pozyskać zaledwie 200 gram takiego puchu, który się nadaje do dalszego przetworzenia. Po oczyszczeniu zostaje z tego jeszcze mniej. Przykładowo, żeby wytworzyć jeden sweter, potrzeba około 600-800 gram, czyli trzeba mieć 4 owce, zbiór roczny z tych 4 owiec, żeby zrobić jeden sweter. To jakby uzasadnia, dlaczego Kaszmir jest tak drogi, bo sweter z Kaszmiru to jest przedział tak od 300 do pewnie 10 tysięcy złotych. Oczywiście ten Kaszmir taki najtańszy, który znajdziecie w sklepach typu H&M czy Massimo Dutti, to jest Kaszmir no, pewnie trzeciego gatunku, pozyskiwany innymi metodami. Zresztą taka ciekawostka, Polska Inspekcja Handlowa, nie wiem, czy dobrze wymieniłem nazwę, ale instytucja, która się zajmuje kontrolowaniem sklepów, 3 lata temu zrobiła takie badanie, oni co jakiś czas robią, że zbierają produkty z różnych marek, ze sklepów i kontrolują, czy skład podany na metce zgadza się ze stanem faktycznym. No i okazało się, że te tańsze swetry, na których była metka 100% kaszmir, zawierały sierść ze szczurów. Nie wiem, widocznie tak przyjemne są szczury. Nie miałem nigdy styczności, że to naśladuje wełnę kaszmirową, ale to taka ciekawostka. No i Mongolia to jest jedyny taki region, który jest w stanie dostarczać dobrej jakości kaszmir i tego kaszmiru jest naprawdę niewiele. Jego się wytwarza około 6 tysięcy ton rocznie, a przykładowo takiej wełny merynosowej, o której przed chwilą mówiłem, to jest około 12 milionów ton rocznie, więc to jest ogromna różnica. Kaszmir niezwykle trudno zdobyć, stąd tak wysokie ceny produktów właśnie z tego surowca. No ale przenosimy się teraz do Europy już, więc bliżej nas. Francja, o której się mówi, że to jest taki kraj, który bardzo wiele do tej mody współczesnej wniósł. Ja nie do końca się z tym zgadzam, natomiast nie sposób odmówić im na przykład koszulki polo, która no, dzisiaj jest takim elementem mody codziennej, sportowej. A ciekawa jest jej historia, bo to były lata 20. ubiegłego wieku. Wtedy strojem tenisowym była taka koszula, jak ja mam na sobie, długa, z długim rękawem i długie spodnie, więc tenisiści na kort jak wychodzili, no to byli w koszuli i w spodniach. Dzisiaj trudno w to uwierzyć, bo mają na sobie shorty i jakąś krótką koszulkę. Natomiast wtedy, w tych latach 20. podstawą była długa koszula i długie spodnie. René Lacoste, znany tenisista francuski, który 2 razy wygrał turniej Wimbledonu, wpadł na pomysł, że chciałby coś zrobić z tym. Nie podobało mu się to, że ta koszula z długim rękawem ogranicza ruchy i tak dalej. No i on zaprojektował koszulkę już nie z bawełny, z takiej koszulowej, tylko z dzianiny. Zrobił do tego kołnierzyk, dekolt częściowo rozpinany i oczywiście obciął rękaw.
i on prawdopodobnie jako pierwszy wystąpił na dużym turnieju w koszulce z krótkim rękawem, co wywołało niemały skandal. Przepisy tego nie zabraniały, no ale wszyscy wtedy jeszcze grali w koszulę z długim rękawem. No i nagle się okazało, że wszyscy chcą mieć takie koszulki i to, co on stworzył na swoje potrzeby, dla siebie, musiało być, chcieli po prostu inni to kupować. No i tak powstała firma Lacoste, która do dnia dzisiejszego istnieje. W tej chwili jeden z najmocniejszych brandów na świecie i ta koszulka Polo trafiła do mody codziennej. Anglia bardzo wiele do mody wniosła. Ja tutaj wybrałem tylko trench, a więc taki płaszcz, który w tej chwili jest zarówno w modzie damskiej, jak i w męskiej. On kiedyś był stworzony przed I wojną światową. Marynarka brytyjska złożyła zamówienie na stworzenie płaszcza dla żołnierzy, którzy potrzebowali takiego okrycia do okopów. Zresztą słowo trench oznacza rów, okop, więc to był taki płaszcz okopowy. W tej chwili no, jest to niemal szczyt elegancji. Płaszcze marki Barbery kosztują 5-6 tysięcy złotych. W tej chwili jest to element drogiej mody, a kiedyś to był element mody wojskowej. Zresztą te przykłady, które dotychczas pokazywałem, świadczą o tym, że to, co dzisiaj uznajemy za taki standard mody, wywodziło się albo ze sportu, albo z wojska. To były takie dwa źródła, które pokazują, jak bardzo zmieniało się funkcja ubrania. To, co dzisiaj kupujemy w sklepie jako element mody, miało inną funkcję. Szkocja, Brooks, jeden z najpopularniejszych modeli butów ostatnich lat. W Polsce również bardzo popularne. Charakterystyczny element to takie ażurowania, ozdobne dziurkowania. I to też jest ciekawa historia, bo to ten z przodu, taki nosek, który jest jakby naszyty na całą cholewkę, to było rozwiązanie wprowadzone przez farmerów szkockich, którzy wzmacniali po prostu w ten sposób buty. Czyli robiła im się dziura na czubku, naszywali na to łatę, żeby wzmocnić te buty, żeby one dłużej służyły. Później pojawiły się dziurki na tych łatach po to, żeby jak oni te buty przemoczą w polu, żeby one szybciej odparowały, żeby ta skóra szybciej wyschła. No okazało się, że później to rozwiązanie podpatrzyli Brytyjczycy, bogaci, którzy jeździli w takich butach na polowanie i tak stopniowo, dekada po dekadzie te buty z funkcji rolniczej stawały się modnym elementem Brytyjczyków, którzy jeździli w nich na polowania, a w dniu dzisiejszym są takim butem niby eleganckim, ale niekoniecznie. Bardzo popularny w ostatnich latach. No i jeszcze dwa kraje z Europy. Chorwacja, tutaj historia związana z krawatem, a więc taki element, który jest skojarzony dzisiaj z modą elegancką. Jeśli chodzi o krawat, pojawia się tutaj kilka legend i historii z tym związanych, natomiast można je przypisać Chorwatom. To była XVII wiek, wtedy Chorwaci byli często najemnikami w innych armiach i między innymi Francuzi dużą grupę Chorwatów wynajęli do tego, żeby im służyli. I król Ludwik XIII podpatrzył właśnie u Chorwatów, u tych żołnierzy, że oni mają pod szyją zawiązane coś, co dzisiaj jest uznawane jako taki pierwowzór krawata. Wtedy też jeszcze była jakaś taka ozdobna apaszka chroniąca przed wiatrem. No i tak to się zaczęło. Ludwik XIII, który słynął z zamiłowania do mody, zaczął coś takiego nosić. No, wtedy to XVII wiek, więc on chyba był jednym z pierwszych trendseterów. Inni to podpatrzyli, no i ten krawat stopniowo się zmieniał, zmieniała się jego forma. Dzisiaj wygląda tak, jak widzicie na tym zdjęciu, ale Chorwatom można przypisać stworzenie pierwowzoru krawata. Zresztą nazwa krawat, Chorwat, krawat, Chorwat, krawat, Chorwat są blisko siebie i tak też jest uznawane, że ta nazwa krawat wzięła się od słowa Chorwat. No i na koniec jeszcze Polska. Czy Polacy coś wprowadzili do mody światowej? To oczywiście taki brzydki żart, prelegenta. Nie bierzcie tego na poważnie, bo no, wiele osób śmieje się z tego, że Polaków za granicą można rozpoznać właśnie po czymś takim. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo to bardziej domena Niemców. Polacy oczywiście też zwiduje się takie zestawy, ale to taki żart na koniec. Generalnie mam na myśli to, że Polacy co prawda nie wprowadzili niczego ciekawego do mody światowej, natomiast nie ma w tym nic złego. Wtedy, kiedy
pan René Lacoste projektował swoją koszulkę, my mieliśmy swoje problemy inne, związane z niepodległością, nie była nam w głowie moda, natomiast do tego, co się dzieje na świecie, wprowadziliśmy wiele poglądów, osobowości, czy w innych branżach wiele nawojowaliśmy, modę zostawiliśmy innym i nie ma w tym nic złego. Po więcej ciekawostek takich związanych z modą zapraszam was na mojego bloga, a także książka rzeczowa o modzie męskiej. To jest książka, którą raczej w każdej księgarni znajdziecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Michałowi.